W ramach spotkań z cyklu Kino Konesera w maju pokazano film dokumentalny Jacka Piotrowskiego Na własne ryzyko. Jest to przejmująca historia walki ojca o zdrowie własnego dziecka za wszelką cenę. Także za cenę własnego życia. Film Na własne ryzyko kręcony był w zeszłym roku, na przełomie kwietnia i maja w Grudziądzu. Chcieliśmy pokazać grudziądzkie plenery, grudziądzkie wnętrza, grudziądzki klub bokserski, tylko i wyłącznie po to, aby zachęcić wielu młodych grudziądzan, wiele młodych osób, żeby z tego miasta nie trzeba było wyjeżdżać. Można tutaj być, działać, tworzyć i robić naprawdę fajne rzeczy. W związku, iż ja musiałem zrealizować swój film magisterski na zakończenie szkoły filmowej. Jest to pierwszy film chyba, tak? Bo tutaj już był pokaz przynajmniej jednego. Tak, w poprzedni film czwartoroczny, kolejny, ale również w poprzednich latach nauki kręciliśmy wiele, wiele projektów. Ja na co dzień również prowadzę swoją tam działalność, w której realizuję teledyski. No to wiem. Na formy, więc dużo, dużo z tym obrazem filmowym mam do czynienia. Jak każde dzieło tego gatunku, może być chyba odczytywane przez widza na kilka różnych sposobów. Tak jest chyba i w tym przypadku. Film porusza problem dopingu w sporcie, walkę za wszelką cenę, ale i także walkę o zwykłych ludzi, o zdrowie. Film porusza tutaj konkretne problemy, no nie bagatelne. Problem boksu rozpoczął się od tego, że bardzo chciałem sfilmować film o boksie, tak? Ja jestem operatorem. Historia została wymyślona bardzo schematycznie, bardzo prosta, na potrzeby po prostu tego, aby był to film o boksie. Razem z moim promotorem, panem Edelmanem, stworzyliśmy kadry, do których dotworzyliśmy wspólną historię. Bardzo prostą, ale myślę, że uniwersalną, którą można wiele razy obejrzeć. Interpretacja, jak się wydaje, pozostawić należy samemu widzowi, ponieważ film ma wielowymiarowy charakter i przekaz. Realizacja każdego filmu wiąże się nie tyle z problemami, co z kosztami, prawda? Tutaj było jakoś wsparcie ze strony miasta. Tak, było tutaj duże wsparcie ze strony miasta oraz sponsorów, jeżeli chodzi o grudziądzkie małe, bardzo małe przedsiębiorstwa, właśnie nie te duże firmy, ale bardzo mali, lokalni sponsorzy. No, koszt filmu to było 17 tysięcy, bardzo dużo z własnej kieszeni, również z kieszeni rodziców, dziadków wyłożyliśmy ponad połowę tego filmu, resztę, brzydko mówiąc, ustukaliśmy z tych sponsorów. Udało się, stworzyliśmy, sprowadziliśmy całą ekipę do Grudziądza, oprowadziliśmy ich po naszym mieście i to bardzo cieszy. Jacek Piotrowski od lat zajmuje się twórczością filmową. Jest także stypendystą wspieranym przez miasto Grudziądz, które wspiera młode talenty w różnej formie. Częściowo wspieramy w postaci stypendium dla młodego twórcy. Piotrowski od dłuższego czasu, od kilku lat już zajmuje się nagrywaniem filmów, czyli twórczością filmową. Jest odpowiednio przygotowany po studiach, idzie mu to coraz lepiej. No, z zapartym tchem śledzę jego dalszą karierę i będę mu kibicował. Stypendium mogą pozyskać osoby, które już mają jakiś dorobek i mogą zaprezentować swoje prace, a więc chcą się dalej rozwijać. Być może więcej takich zdolnych osób jest w naszym mieście. Co zrobić, żeby takie stypendium pozyskać? Te młode osoby są, tylko je trzeba odnaleźć. One muszą naprzód coś pokazać, że coś potrafią. Czyli śmiało brać udział w różnego rodzaju konkursach, wystawach, których w mieście jest sporo. Pokazać je, na pewno ktoś ich dostrzeże. Jak ich dostrzeże, to spróbujemy ich wesprzeć. Film Na własne ryzyko, będący także pracą dyplomową Jacka Piotrowskiego i osób biorących udział w realizacji jego projektu, był już pokazywany wcześniej i nie jest to jego premiera. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że jest to obraz już utytułowany. Niedawno film był pokazywany na jednym z festiwali. Co to za festiwal? Festiwal w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku w Bełchatowie, festiwal Nakręceni. Bardzo mały festiwal, chcieliśmy zacząć właśnie od małego festiwalu. Udało się wygrać właśnie w kategorii zdjęcia, co mnie najbardziej cieszy, bo ja właśnie odpowiadałem głównie, tak naprawdę produkowałem cały film i wtrącałem się do reżyserii, cały scenariusz pisałem, ale zdjęcia to jest to, co ja kocham, co chciałbym robić i właśnie cieszę się, że za to była nagroda. Słuchajcie, z tej strony Jacek Piotrowski, Maciej Wętowski. Hej! Jest za nami jeszcze Konrad Zdych, z Łodzi, z Bełchatowa, ale czynnie uczestniczy we wszystkich grudziąckich produkcjach filmowych. Powitajmy go. Jasne, słuchajcie, bardzo się cieszymy, że możemy was tutaj gościć, bo widzę, że są wszyscy, tak? Jacek, których zaprosiłeś. Czy kogoś tak, oczywiście. No, parę miejsc jeszcze widzimy pustych, ale myślę, że te osoby po prostu nie mogły dotrzeć. Bardzo się cieszę, że jest taka możliwość, że Jacek może zaprezentować swój film. Oczywiście nie będziemy teraz mówić nic o tym filmie. Jacek jest tego zdania, tak? Oczywiste. Na początek tego kursu was witamy bardzo serdecznie i życzymy wam miłego seansu, żebyście się relaksowali. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze się poczęstować tym oto trunkiem, to zapraszamy. Oczywiście nie dlatego, że tego filmu nie da się na trzeźwo obejrzeć, ale zapraszamy do zdegustowania. Jasne. To co, zaczynamy? Zaczynamy. Zapraszam wszystkich na film, który został zrealizowany w zeszłym roku w naszym mieście, w Grudziądzu. Chcemy pokazać, że można robić kino w naszym mieście.
realizować siebie, nie tylko wyjeżdżać z tego miasta, ale tworzyć i być tutaj. Zapraszam. Hej! Wystąpił na festiwalu filmowym w Bełchatowie. Też również za zdjęcia zostaliśmy nagrodzeni. To był jedyny festiwal, w którym braliśmy udział i to najbardziej mnie cieszy, bo właśnie ta część, która leżała po mojej stronie, czyli robienie zdjęć, filmowanie właśnie całego, stworzenie tego obrazu najpierw w głowie, potem za pomocą kamery, wszystko leżało właśnie po mojej stronie i fajnie, że udało się zdobyć za to już jakąś pierwszą nagrodę. Bo jak cała ekipa spała, ja już przeglądałem te ujęcia, myślałem nad następnymi, ale dało radę wytrzymać, mimo tego, że to kilka dni, jakby dzień po dniu intensywnej pracy. Sam początek, jeżeli chodzi o zorganizowanie całego tego planu, bardzo dużo kosztowało nas sił, energii, czasami nerwów. Razem z Konradem pojechaliśmy do Warszawy, do wytwórni filmów fabularnych dokumentalnych. Spotkaliśmy się tam z agencją aktorską Pan Aktor. Zaprosili aktorów do takiej salki, w której sobie siedzieliśmy i tak naprawdę otwierały nam się oczy, bo my siedzieliśmy takie po prostu mali studenci, wchodzili aktorzy, których znaliśmy tylko z tego szklanego ekranu, jeden za drugim, jak dosłownie na taką rozmowę kwalifikacyjną i się nie spodziewaliśmy, że to w ten sposób wygląda i każdy przedstawiał, mówił... Cały rok pracowałem na to, żeby panu pomóc, ale serdecznie gratuluję. Dziękujemy bardzo. Nie wiem, czy jest z nami pan Zbigniew Fiałkowski. Zawsze też pomaga nam czynnie. Nie ma dzisiaj również podziękowanie firma Nauka Jazdy WOR. Radek nie tylko wsparł nasze dwa projekty, ale również nauczył mnie jeździć, więc to też by się pewnie nie udało nam zrobić projekty, gdybym nie miał prawa jazdy, bym nie mógł jeździć po tych Warszawach, Łodziach. Dziękujemy, Radek. Dla pana Kazimierza Kiczyńskiego, to była nasza Club Start. To taka nasza była postoja, my tam spędzaliśmy cały czas, nie tylko zdjęcia, ale również ludzie tam spali. Dziękujemy bardzo. Ja proszę.